Proszę Państwa, wracamy do sportu, kultury, aktorstwa. Agata Załęcka moim gościem. Aktorka profesjonalna, sportsmenka profesjonalna. Agato, ja zacznę tak. Kiedy pasja i taka fajna zajawka przełożyła się na to, że dzisiaj możemy powiedzieć o rekordzie Polski, o świetnych występach, o międzynarodowej karierze i no i o tym, jak długo jesteś w stanie wstrzymać oddech. Czas start. Pierwsze pytanie, czy mogę poprowadzić? Poczekaj, to była sugestia, że robię to bardzo źle. Źle, bardzo źle, albo nie czujesz się bezpiecznie. Ależ skąd? Ja po prostu bardzo lubię prowadzić auto, więc... Okej, okay, aktorka, speed diving i za chwilę Krzysiek Kołowczyc, Robert Kubica, kończcie kariery. Słuchajcie, to jest tak, że rzeczywiście te ostatnie dwa lata były dość szalone, jeśli chodzi o łączenie sportu i aktorstwa. Ale łączę to dzielnie i dość intensywnie i faktycznie w tym roku mamy Mistrzostwa Świata głębokościowe, na które dostałam nominację do naszej reprezentacji kadry Polski. To się będzie odbywało w Hondurasie na Roatanie w sierpniu. W ubiegłym roku też byłam na takim Mistrzostwach Świata w Hondurasie. Zrobiłam tam wtedy, wyrównałam jeden rekord narodowy, 62 metry w płetwach i ustanowiłam nowy rekord 50 metrów żabką. A w międzyczasie jestem na planach zdjęciowych w teatrze. Śpiewam, dostałam teraz nominację do nagrody telekamery w kategorii aktorka, więc dzieje się. 1988 rok, to była chyba włosko-francuska produkcja Luc Besson, Wielki Błękit. Tak jest. To był ten moment? Zobaczyłaś, powiedziałaś, mam powiedzieć, dajcie szczerze mi tutaj jakieś jezioro najbliższe. Nie wiem, gdzie się urodziłaś, wybacz mi, w Warszawie, tak? Nie, urodziłam się w Radzyniu Podlaskim, ale jako dzieciak już wychowywałam się tu w Warszawie. Czyli co, Wisłę eksplorowałaś? Słuchaj, mogę ci powiedzieć tak szczerze? Tylko i wyłącznie. Wszyscy mówią o Wielkim Błękicie. Wszyscy, a ja naprawdę wszystko się u mnie zaczęło od filmu Walt Disney Mała Syrenka. Ale okej, okay, ale zajawka ja wody była. Okay. Byłam 11 lat, pierwszy raz obejrzałam ten film w kinie Sawa na Saskiej Kępie. To był drugi film, który widziałam w kinie, w życiu. Ja po prostu się tak zakochałam w tym filmie. Potem były kasety VHS wideo duże i miałam, po prostu znałam ten film na pamięć. Jak zobaczyłam tę syrenę jako dzieciak, to poczułam coś bliskiego. I od tamtego czasu mieszkaliśmy w dość małym mieszkaniu 38-metrowym. Tam moją taką frajdą była wanna. Mhm. I sobie tworzyłam w tym małym mieszkaniu Naprawdę? Wielki świat wyobraźni syren. Tak. A taka pierwsza woda, taka pierwsza woda, pierwszy powiedzmy prawdziwy trening, nie te dziecięce marzenia, ale tak realnie ubrałaś się w piankę, no sprzętu za wiele nie potrzebujecie do wolnego pływania, do wolnego nurkowania. Tak się tylko wydaje. To coraz większe walizki, coraz cięższe. Dobrze, kiedy pierwszą jednostkę taką profesjonalną treningową zrobiłaś i gdzie to było? To było w 2005 roku, rok przed mistrzostwami notabene, waszymi. Pierwszy raz spróbowałam scuba divingu. Zaskoczyłaś mnie teraz. Wiem, bo 2006, wiem, wszystko wiem, srebro. Była jeszcze Brazylia. O, ja zaczęłam troszkę wcześniej, rok wcześniej, ale naprawdę raczkowałam wtedy. Ze sprzętem nurkowym, a z akwalungiem zaczynałam nurkowanie i zrobiłam wtedy patent Dive Master, Deep Diver, Nitrox Diver. Dive Master to znaczy przewodnik nurkowy tuż przed instruktorem w PADI. Mhm. To były moje pierwsze zajawki z pianką, ale ze sprzętem nurkowym. I tam wtedy zobaczyłam pierwszy raz na Blue Hole w Dahab freediverów z jedną wielką płetwą, bez sprzętu oddechowego i myślałam sobie, jak kamikadze, to jakieś dziwne zjawy stworzenia, gdzie oni mają ukryte powietrze. Drugie płuca. Płuca. Myślałam, że może w płetwie coś skitrali. I tak naprawdę podczas pandemii, kiedy odwołano wszystkie spektakle, teatry, jak dobrze wiesz, świat artystyczny został pierwszy zamknięty i otwarty na końcu. Naprawdę... Równo chyba ze sportowym. Ze sportowym, okay. Dokładnie. No, dobra. 1-1? Tak, dobra. Uff, jest blisko. Więc, wiesz, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i przypadkiem trafiłam na basen w Mszczonowie, który ma 45 metrów głębokości, to jest pod Warszawą. Zabrał mnie tam mój mąż, Kuba Kwiatkowski. Czyli tam się robi te popularne windy, czyli zejścia góra-dół? Tam nie ma windy, ale są liny. Tutaj to jest popularne, to jest drugi na świecie najgłębszy basen. Ma 45 metrów, drugi po Dubaju. Wcześniej niegdyś byliśmy pierwsi. Okej. Okay. I tam zanurkowałam z akwalungiem, z właścicielem tego basenu na 45 metrów, bo znam już tę głębokość jako nurek z akwalungiem, ale zobaczyłam freediverki
I właściwie zawsze chciałam z tego spróbować, a miałam dużo wolnego czasu. Więc następnego dnia umówiłam się na pierwszą lekcję. Wiesz co, strach cię gdzieś zabrać i pokazać ci coś nowego, bo następnego dnia już się nie spotkamy, bo ty akurat będziesz realizowała pierwszą jednostkę treningową. Ja się tego nie podejmę, ale naprawdę jesteś jednym wielkim szaleństwem, takim pozytywnym. Okej, okay, zobaczyłaś dziewczyny, które nurkowały bez sprzętu i mówisz, potrzymaj mi kawę, moja droga, ja ci zaraz coś pokażę. Zawsze chciałam tego spróbować, a uwielbiam te długie płetwy, bo mnie się kojarzą z płetwami. I z syreną, ale też z puentami w balecie. Kiedyś zaczynałam właściwie od tańca moją drogę, moją karierę. Występowałam w metrze u Józefowicza w Teatrze Buffo przez 5 lat i tak się zaczęła moja właściwie aktorska, sceniczna droga od tańca. W kabarecie przez rok, u Józefowicza przez 5. Tak, i te puenty, te płetwy są jakby przedłużeniem nogi. I sam przyznasz, że to wygląda przepięknie, jak ma się takie długie, takie, nie wiem, czy się przyglądałeś temu, że te płetwy tak suną za człowiekiem. Okej. Okay. Tak właśnie artystka, aktorka, kobieta sztuki opowiada o sporcie. No właśnie, więc następnego dnia wróciłam na lekcję pierwszą, kolejnego na drugą, a po 3 tygodniach niechcący dotknęłam dna tego basenu 45 metrów. Słyszałam, że koledzy instruktorzy mówili, że im zajmowało 2 lata, żeby zejść na 45 metrów. Ja tak zrobiłam trochę to przypadkiem. Bo nie ciągnęło mnie do głębi, ale nie sądziłam, że aż tak szybko zejdę. Po 3 tygodniach autentycznie dotknęłam dna tego basenu. I ta moja przygoda trwa do dziś. Agata, kiedy ostatni raz zrobiłaś badania spirometryczne? Niedawno, dosłownie miesiąc temu. Moje płuca się powiększyły o ponad litr. A teraz jakie masz, jeżeli chodzi o pojemność? Ponad 5 litrów. Ale to jeszcze można wytrenować. Jak się nie trenuje, to się to trochę zmniejsza. Czytając o freedivingu, ja zrozumiałem jedną rzecz. To nie jest tylko sport, to nie jest tylko praca nad swoim ciałem, nad objętością płuc, ale to jest wręcz zajęcie terapeutyczne. Totalnie. To jest w 80% umysłowy sport. To jest sport, w którym głowa tak naprawdę jest, no, jest totalnym przewodnikiem. I no wiesz, jak przekonać głowę, że 62 metry na 62 metrach pod wodą musimy się relaksować i być jak najbardziej spokojni. No to jest naprawdę ekstremalny sport uprawiany w jak największym spokoju i zen, takim mindfulness. Dla mnie... Ale to czuć od ciebie, naprawdę. Masz taką bardzo spokojną, fajną wibrację, dobrą energię, bardzo pozytywną. Nauczyłaś się tego, czy zawsze byłaś taką... Zawsze byłam pozytywna, ale... Chillowaną osobą. Właśnie nie, wiesz, ten chill, szczerze ci powiem, że nabyłam podczas freedivingu, a tydzień temu wróciłam z treningu w Dachau w Egipcie, bo przygotowuję się do kolejnych mistrzostw właśnie i startów. I też tam nie ukrywam, że złapałam trochę słońca i spokoju. Teraz wygrałam zawody. Pierwsza liga freedivingu Deep Spot, więc też się czuję dzięki temu, że jestem na dobrej drodze, że wszystko dzieje się tak, jak być powinno. To teraz technika. Ile? Naprawdę. Ile najdłużej możesz wytrzymać pod wodą, wstrzymując oddech? Co jest bardzo ciekawe, nie przepadam za wstrzymywaniem powietrza na czas. Bo zawsze nie będziemy zawodów ale... na światłach organizować? Ale zrobiłam... Nie zdążylibyśmy, bo... Wiesz co, ja na pewno bym zdążył. Mój rekord to jest 5 minut 8 sekund w statyce, czyli nie ruszając się. A w ruchu, że tak powiem, schodząc na głębokość i wychodząc, to jest 4 minuty 6 sekund. Ale tak jak mówię, nie myślę o czasie pod wodą, tylko dla mnie jest ciekawa głębia, tam co się dzieje, zmiana ciśnień. Powiedz jedną rzecz, bo ja za to nie wezmę odpowiedzialności. Przy twoim słowie powinno się pojawić, nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego bez badań. Nie róbcie tego w domu sami. Już dzisiaj wiem i wszystkich przestrzegam, że jeżeli próbujecie wstrzymywać powietrze w wannie, to błagam, niech ktoś stoi nad wami. Albo w basenie, musi ktoś nad wami być. Ja już dzisiaj nie jestem w stanie robić sama statyki, czyli statycznego wstrzymywania powietrza pod wodą, jeżeli kogoś nade mną nie ma. Ten sport ma sens, dopóki mamy kogoś, kto nas asekuruje. Więc nie róbcie tego nigdy sami, nigdy nie wstrzymujcie powietrza sami w basenie. Musi być ktoś nad wami, kto, z kim się też umówicie na odpowiednie znaki bezpieczeństwa. Dobra, to mam sobie z siedzącego z tyłu, realizuję, ogarnię, wstrzymujemy powietrze, 3, 4. Poczekaj to.
ale nie rób tego za kółkiem. Co, Violetowi się zrobiłem? Boże. Ty nawet oddychasz inaczej. Co to była za sztuczka? To jest oddech brany z przepony. Taki, ja nazywam to wielką falą. On właściwie jeszcze bardziej powinien się zrelaksować przed wzięciem tego oddechu. On jest taki jakby od samego dołu brany, poprzez pępek do samej góry i taki, to jest taki pełen wdech. My tak naprawdę uczymy się jak najwięcej brać tego wdechu, tego powietrza i w jak najbardziej ekonomiczny sposób go zużywać, ten tlen, i jak najbardziej przyjmować hydrodynamiczną sylwetkę. Więc tak naprawdę uczymy się oszczędności pod tą wodą, oszczędności tego tlenu. Czyli ty swoją kwestię na deskach teatru, w kabarecie, w jakimkolwiek, w jakiejkolwiek produkcji telewizyjnej, filmowej jesteś w stanie faktycznie zrobić na jednym wdechu, tak? Słuchaj, bardzo... Reżyser jest w szoku. Łukasz, powiem tak szczerze, że freediving ma niesamowicie fajne przełożenie na aktorstwo, w moim przypadku. Mhm. Dlatego, że przepona jest, lepiej pracuje przepona, a jest wzmocniona, jest ten wydech pogłębiony. Jestem, staram się jak najwięcej kwestii oraz piosenek, bo dzisiaj jadę akurat grać spektakl do Barcina, Miłość nie z tej ziemi. Jak najwięcej kwestii jako trening, ćwiczenie mówię na jednym wdechu, wydechu właściwie. I staram się ten wydech pogłębiać i to bardzo fajnie sprzyja na freediving. Freediving, jak zauważyłeś, jest też uspokajający, więc to zarąbiście wpływa na aktorstwo. Ja na przykład wiem o tym, że mamy tylko 3 minuty czy tam 30 sekund, ale dla mnie to jest wieczność, spokojnie. Tak, zaprezentowałaś to na chwilę, tak, przed tym, ja we cały w nerwach mówię. We freedivingu? Płetwę, miała być z płetwą. Cholera, szkoda, przepraszam, że mi tego nie powiedzieliście, ale ona by się tutaj nie zmieściła, jest taka duża. Postawmy na szczerość. Nabierasz tylko tak pięknie, technicznie powietrze, jak przed chwilą mi pokazałaś, schodzisz w dół. Głowa zaczyna działać? Czy właśnie masz taki przycisk on-off i potrafisz to wyłączyć? Mam coś takiego, że jak dotykam fazę taką treningową, wytrenowania, że jak dotykam się, stykam się z wodą, to mi się już włącza taka faza on, spowalniania bicia serca, metabolizmu, ciało się przyzwyczaja, ciało już jest przygotowane i uszy, że już działam w trybie, że tak powiem, awaryjnym, podwodnym. Okej, okay, to ile na minutę razy najmniej może bić twoje serce? Wiesz, zaraz usłyszymy 16, zauważyłam... nie? To jest stan hibernacji. Później nie jem tydzień. Jeszcze tego nie zbadałam tak w pełni, ale im więcej mam treningów, tym moje tętno spoczynkowe jest coraz niższe. Ostatnio złapałam się na 56 uderzeniach. Spoczynkowe. To też nie jest aż tak mało. Nie, błagam cię. To jest genialny wynik. Tak? 56 to jest naprawdę świetny wynik. Staram się właśnie nad tym pracować. Zauważyłam, że na przykład nie picie wina czerwonego przed snem bardzo temu pomaga, żeby... Generalnie odstawienie alkoholu bardzo pomaga. Dobra, możesz mieć inne zdanie na ten temat. Nie. Możesz ja uważam, mi powiedzieć, że sorry, ale nie. No. Ale alkohol nie pomaga w sporcie, zdecydowanie, nawet lampka moim zdaniem, więc... No i teraz program profilaktyczny, drodzy Państwo, zaczynamy. Czy w końcu możesz mi oddać prowadzenie tego programu? Bardzo proszę. Nabieramy powietrza, tak, i spróbujemy, chociaż 30 sekund. Chcesz? To ja będę miał problemy z wydawcą, dobra? A mogę się ten odpać? Dobra. Poczekaj, tylko ja się tak rozłożę teraz, nie wiem jak mnie kart łapie. Tak, żebym miała przeponę. No! Dobrze. To dawaj. Moment. To się dzieje. To się dzieje. Nabrała powietrza. Stop. Poluzowała, mogę powiedzieć, opasku. No i do tego się pięknie uśmiecha. 5 sekund na razie. Patryk Miś jest wydawcą dzisiejszego programu. On bierze odpowiedzialność za to, co tu się dzieje. Trzymaj, moja droga. Naprawdę możesz. Ja mam do ciebie mówić.
Pięknie wyglądasz, naprawdę. Zrobiłaś na mnie niesamowite. Słuchajcie, ja sobie powiem bardzo ciekawego. Nie to, że nie mogłam się wstrzymać, tylko po prostu uważam, że będzie ciekawie jeszcze pogadać, bo ja tak mogę siedzieć i siedzieć, no będziecie się mi się przyglądali, jak tutaj taka siedzę wypełniona, to już... Słuchajcie, wiesz, co jest jeszcze ciekawostką? Przed freedivingiem, przed treningami nie pije się kawy, ani żeby nie przyspieszać... No i wina się nie pije? Nie, też nie. I nie je się czasami śniadania. Ja nie jem śniadań, a niektórzy mistrzowie świata, bo mamy wspaniałych w ogóle mistrzów świata, rekordzistów świata, niektórzy z nich spowalniają metabolizm odpowiednią dietą albo właśnie mniejszą ilością jedzenia. Więc my tak naprawdę, jakbyście chcieli Państwo kiedykolwiek spróbować freedivingu, to jest fantastyczne dla głowy, ale fantastyczne też dla ciała, ponieważ pracujemy nad utrzymaniem sylwetki i właśnie z takiego jakby uspokojeniem ciała. Więc jeżeli miałabym dzisiaj jechać na zawody, to na pewno bym nie wypiła kawy. I są takie również produkty, które spowalniają ten, że tak powiem, te akcje, te serca, więc jest dużo ciekawostek. Drodzy Państwo, Agata Załęcka, aktorka, freediverka, kobieta, która reklamuje nie picie wina, nie picie kawy, odwiedziny Mszczonowa 45-metrowego basenu. No i będzie mi miło, jak Państwo na mnie też zagłosują. Będziemy. W tyle kamerach. Będziemy głosowali, aktorka. Trzymali kciuki, żebyś wstrzymywała jak najdłużej. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać po Mistrzostwach Świata. I gratulować 55 metrów na bez płetwy i 70 z płetwą. To już teraz powinno być 71. 72. Stawiamy poprzeczkę bardzo wysoko.